Jest środa, 14 września, Anita Mańska witam i zapraszam na Wieści Biłgorajskie Flash. Aktorka, recytatorka, od lat związana zawodowo z Biłgorajskim Centrum Kultury. Dla wszystkich, którzy ją znali, po prostu Alka. We wtorkowe popołudnie 13 września żegnało ją wielu przyjaciół. Alicja Kubacka-Bazan odeszła w piątek 9 września. Wspaniała recytatorka, o czym niejednokrotnie mogliśmy się przekonać, słuchając wierszy w wykonaniu Alicji, choćby podczas konkursu recytatorskiego imienia Izaaka Baszewica-Zingera. Była laureatką wielu ogólnopolskich konkursów. W pamięci biłgorajskiej publiczności zapadła też jako aktorka teatru poezji i piosenki. Jej ostatnia rola to postać Marcyny z przedstawienia Lekarz Mimowoli. A nie przestraszaj się twoich pogróżek. Moja droga połowica, ty koniecznie chcesz też obejrzeć. Nie boję się twojego gadania. O, słodki przedmiocie mych uczuć, ja tobie uszy oberwę! A ty mi ja nicą! Zbijecie! Kufo! Na kwaśny gazu! Kości ci połamie! Przez 27 lat biłgorajskie spotkania z poezją śpiewaną i piosenką autorską odbywały się z udziałem Alicji. Tegoroczne, 28, zostaną poświęcone pamięci Alki. To również dzięki niej w Biłgoraju co roku grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przez wiele lat była bowiem szefową sztabu WOŚP w naszym regionie. Nie wszyscy pamiętają, że Ala w pierwszych latach istnienia BTK pomagała w tworzeniu pierwszych programów telewizji. Podczas wielu lat pracy w Biłgorajskim Centrum Kultury dała się poznać jako dobra koleżanka, nigdy nie odmawiająca pomocy. 13 września we wtorek żegnało ją wielu przyjaciół, rodzina, koleżanki i koledzy, którzy przyjechali z całej Polski. Zmarła 9 września, miała 52 lata. Odeszła, ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Teraz we Fleszu czas na aktualności. To impreza plenerowa poświęcona zwierzakom. Już po raz szósty przyciągnęła w minioną niedzielę Biłgorajan przed Biłgorajskie Centrum Kultury. Animal Party to piknik rodzinny, ale też okazja, żeby uświadomić, jak opiekować się swoimi pupilami, uświadamiać też i przypominać o tym, że wciąż jest wiele zwierzaków porzuconych i źle traktowanych. Zapraszam na relację z szóstej edycji Animal Party, której głównym organizatorem jest Biłgorajskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Podaj Łapę. Plac Biłgorajskiego Centrum Kultury raz w roku zmienia się w miejsce ważnego spotkania czworonogów i ich właścicieli, też wszystkich, dla których los psów i kotów, zwierząt w ogóle jest ważny. To one prezentowały się na scenie podczas pokazu mody czy wyboru najsympatyczniejszego pupila, choć w przypadku tych konkursów werdykt nie mógł być jednoznaczny. A wszystkie pozostałe pieski również otrzymują nagrody, bo nie ma tam, że są lepsze, gorsze. Wszystkie są kochane, prawda? Tak? Czyli co, duże brawa dla tych, co... dla kotka, dla Kai, dla Spajkiego, ale też duże brawa, idzie pani Sylwia, tak, ale też duże brawa dla wszystkich pozostałych piesków, które bardzo były grzeczne i bardzo pięknie się prezentowały. Animal Party ma przypominać o tym, że żyjące obok nas albo z nami zwierzaki potrzebują opieki, pomocy, a na tę pomoc dla tych porzuconych czy chorych potrzebne są pieniądze. Dlatego na Animal Party prowadzono zbiórkę poprzez loterię fantową, kiermasz bądź stoisko z przepysznymi domowymi wypiekami. Na piknik zaproszono też Andrzeja Kłosińskiego, zwierzęcego psychologa i behawiorystę. Autorytet dla wszystkich właścicieli czworonogów mówi: dla naszego psa ważne jest to, jak go wychowujemy. Dokładnie tak samo jak dziecko, wychowujemy również psa, że kochamy, nagradzamy pożądane zachowania, ale też stawiamy pewne granice. Ważne jest to, w jaki sposób te granice stawiamy, żeby to stawianie granic, żeby zabranianie psu czegoś, czy powstrzymywanie psa przed zrobieniem czegoś, nie wiązało się z bólem, cierpieniem, strachem, bo wtedy niszczymy tą relację między nami i psem, pies zaczyna się nas bać, a przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pies miał właśnie do nas zaufanie, żeby czuł w nas oparcie i żeby chętnie za nami podążał. I tak jak dzisiaj wychowujemy dzieci bez takich kar, które są karami przykrymi, awersyjnymi, a raczej karzemy dzieci w ten sposób, że zabieramy im coś, czego pożądają, dlatego że zachowują się nie tak, jak trzeba. Podobnie postępujemy w tej chwili w nowoczesnym szkoleniu psów, w nowoczesnym wychowywaniu psa. Podobnie postępujemy właśnie z psami. Efekty takiego dobrego wychowywania i postępowania z psami były też prezentowane podczas pikniku Animal Party. Noga. Bij.
Animal Party to nie tylko edukacja o tym, jak postępować z czworonogiem, czy jak go pielęgnować, ale też akcja Cyrk bez zwierząt. Zbierano podpisy pod apelem, by w Biłgoraju dzieci bawiły się tylko w takich cyrkach, które nie są naznaczone cierpieniem zwierzaków podczas tresury przygotowującej na arenę cyrkową. Podpisy pod apelem zbierał Michał Szulc, wolontariusz stowarzyszenia Podaj Łapę. Już od dawna uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwe, a widziałem cyrki bez zwierząt, które były na bardzo wysokim poziomie, cyrki, które naprawdę dawały taką samą rozrywkę. Nie masz chyba problemu z frekwencją, nie. Ludzie chętnie podpisują. W ogóle przerosło moje oczekiwania, także mam nadzieję, że zbierzemy dużo, potem to dostanie fundacja, stowarzyszenie, no i postaramy się dotrzeć do władz. No i jest to jakiś pierwszy kroczek, nie wiadomo co się uda zrobić. Prawdopodobnie prywatnym właścicielom nie można zakazać tego zrobić, zakazać prawda, przyjmowania cyrków, ale zawsze jest to jakiś pierwszy kroczek i przynajmniej widać, że naprawdę obywatele Biłgoraja są w większości chyba przeciw, taką mam nadzieję. Apel można było podpisywać podczas pikniku, akcja wciąż trwa, podpisy można wciąż składać m.in. w gabinetach weterynaryjnych, w strefie Wege, też w szkołach. Po zakończeniu tej akcji podpisy zostaną przekazane samorządom miasta, powiatu i gminy. Animal Party to spotkanie, które łączy wszystkich tych, dla których ważne jest to, co czują zwierzaki. Andrzej Kłosiński, mieszkający teraz w Krakowie, pochodzący z Biłgoraja, mówi, takie akcje mają wielki sens. Potrzebujemy tych zwierząt z racji takich naszych przemian kulturowych. Po prostu coraz częściej jesteśmy sami, coraz częściej mamy deficyty kontaktów społecznych i zwierzęta towarzyszące, przede wszystkim psy i koty, bardzo dobrze służą, jakby czy tę lukę wypełniają. My potrzebujemy tych zwierząt dzisiaj już nie jako stróżów, zwierzęta pociągowe, zwierzęta, które towarzyszą myśliwemu, ale właśnie przede wszystkim jako takie, można powiedzieć, narzędzia psychologiczne do tego, żeby poprawić nasze samopoczucie. I to, że dzisiaj rozumiemy te zwierzęta bardziej, jest kwestią badań czy też osiągnięć nauki ostatnich 20-30 lat. My dzisiaj wiemy doskonale, że zwierzęta mają bogaty świat emocji, że mózgi zwierząt na poziomie emocjonalnym są, można powiedzieć, bardzo podobne, czy nawet identyczne do mózgów ludzi, że zwierzęta to nie tylko psy. Wszystkie ssaki mają szczególnie rozwinięty układ limbiczny, szczególnie rozwinięty układ, który odpowiada za generowanie emocji, za przeżywanie tych emocji. I dzisiaj już wiemy, że te zwierzęta po prostu cierpią tak samo jak i my. Stąd też przyznajemy tym zwierzętom większe prawa, chronimy ich psychikę i wiemy dzisiaj, że krzywdzenie zwierząt jest czynieniem zła. Animal Party to impreza, która z roku na rok się rozrasta, poszerza swój zasięg. Już wiadomo, że planowane są kolejne działania na terenie miasta, które mają na celu przypominanie nam o tym, że zwierzaki to ważny, żywy i czujący element naszego najbliższego otoczenia. Teraz we fleszu ciąg dalszy informacji związanych z naszymi pupilami, bo w lipcowych wieściach biłgorajskich informowaliśmy Państwa o nowym projekcie Fundacji Bliżej Pasji, realizowanym w ramach projektu Śliski Temat pod hasłem Każdy może wdepnąć, którego celem było zachęcanie biłgorajan do sprzątania po swoich pupilach. Dziś na ulicach miasta już stoją specjalne kosze na psie odchody, a o ich lokalizacji zadecydowali mieszkańcy. Biłgorajskie skwery, parki czy ulice codziennie zanieczyszcza 300 kg psich odchodów. Stąd pomysł, by zmobilizować mieszkańców do sprzątania po swoich pupilach. W ramach akcji Każdy może wdepnąć odbyły się warsztaty z lekarzem weterynarii i co równie ważne, zorganizowano internetowe głosowanie, w jakich miejscach naszego miasta najbardziej brakuje koszy na psie odchody. Akcja zakończyła się w sierpniu tego roku. No, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ w całym głosowaniu internetowym i bezpośrednim brało udział ponad 2,5 tysiąca mieszkańców. No i mieszkańcy sami wybrali 5 miejsc, w których chcieliby widzieć takie kosze na psie odchody. Ustawiono 4 nowe kosze. Pierwszy stanął przy skwerze przed Urzędem Miasta, drugi na parkingu przy ulicy Targowej. Kolejne miejsce to okolice mini siłowni na ulicy Poniatowskiego, tej nowo utworzonej mini siłowni. Kolejne miejsce to ulica, skrzyżowanie właściwie ulicy Magnoliowej Jana Pawła, w miejscu, gdzie skręcamy do ogródków działkowych, tam też dużo osób wychodzi z psami, oraz skrzyżowanie ulicy Poniatowskiego i Piłsudskiego. I w tych miejscach pojawiły się kosze na psie odchody, mają czerwony kolor, są alogowane, nie sposób ich pominąć. No i zachęcamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby z nich korzystać, żeby szczególnie właścicieli czworonogów, żeby rzeczywiście wyrzucali
te odchody do koszy i służą ku temu, można to robić na dwa sposoby właściwie. Pierwszy sposób to jest po prostu wzięcie zwykłej reklamóweczki, takiej jednorazowej i sprzątnięcie, wrzucenie do kosza, a drugi sposób to są specjalne do tego przystosowane takie woreczki jednorazowe. Ja tutaj mam kilka, ale będziemy je rozdawać po prostu też pojedynczo albo w takich pakietach, jeśli ktoś będzie miał takie życzenie. Worki będzie można zaopatrzyć się w kilku miejscach, m.in. w gabinetach weterynaryjnych, w sklepach zoologicznych czy siedzibie fundacji. Nasi wolontariusze już w sierpniu rozpoczęli akcję rozdawania po prostu mieszkańcom, właścicielom takich woreczków, więc również ktoś, kto nie będzie jakimś sposobem mógł dotrzeć do tego, żeby stać się ich posiadaczem, to prosimy o telefon do naszej fundacji, o kontakt i też po prostu je dostarczymy, rozdamy. Realizacja projektu Śliski Temat była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków programu Działaj Lokalnie 9 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Gminy Biłgoraj oraz Miasta Gminy Biłgoraj, zrealizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie, Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Do 15 września można składać jeszcze wnioski w ramach programu stypendialnego Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne. Ten konkurs ogłoszony przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. O stypendia z programu mogą ubiegać się gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczący się na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Uczniowie muszą spełniać takie warunki jak średnia ocen u gimnazjalistów co najmniej 5,0 na ostatnim świadectwie szkolnym, u uczniów szkół ponadgimnazjalnych co najmniej 4,3 na ostatnim świadectwie szkolnym. Uczniowie powinni też mieć na swoim koncie udokumentowane szczególne osiągnięcia w nauce. Są na przykład finalistami olimpiady przedmiotowej, też aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Kolejny warunek to trudna sytuacja materialna uczniów. Stypendia będą wypłacane przez 10 miesięcy, dla gimnazjalistów to 75 zł miesięcznie, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 150 zł miesięcznie. Wnioski przyjmowane będą do 15 września. Należy je wypełnić za pomocą generatora wniosków, wydrukować i dostarczyć do biura Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej wraz z załącznikami oraz oświadczeniem o stanie materialnym. Wszystkie informacje na stronie Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Miesiąc temu grupa nieformalna sitarska zaprosiła na otwarcie siłowni pod chmurką. Teraz zaprasza na bezpłatne warsztaty, które będą prowadzone na nowym obiekcie, czyli otwartej siłowni przy ulicy Poniatowskiego. Już w piątek o godzinie 13:00 pierwsze zajęcia instruktażowe, a ich temat to Nordic Walking i zasady prawidłowego biegania. Kolejne spotkanie to niedziela 18 września i samo południe godzina 12:00. Na te zajęcia instruktorzy przygotowali temat jazda rowerem i jak przygotować się do wyprawy, też zasady bezpieczeństwa. Kolejne terminy bezpłatnych warsztatów na siłowni pod chmurką to 22 i 29 września, godzina 17:00. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów, realizowane są w ramach programu Bądź aktywny, dbaj o zdrowie z siłownią Sitarska. Wyprawka dla Żaka to autorska kampania Polskiego Czerwonego Krzyża, której celem jest pomoc najuboższym rodzinom w wyposażeniu dzieci w wyprawki szkolne. W tym roku decyzją zarządu zakupione zostały podręczniki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dotychczas książki przekazane zostały 17 potrzebującym osobom. Biłgorajski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża już podczas wakacji przy współpracy ze szkołami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i świetlicami środowiskowymi prowadził jak co roku nabór wniosków na pomoc materialną w rozpoczęciu roku szkolnego uczniom pochodzącym z najuboższych rodzin. W tym roku staramy się pomagać w formie pomocy, w formie zakupu podręczników szkolnych i to głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dlaczego ponadgimnazjalnych? Dlatego, że szkoły podstawowe, jak i gimnazja mają uruchomione programy rządowe i myślę, że to w jakiś sposób zabezpiecza ten problem, jeżeli chodzi o potrzebę podręczników. Na chwilę obecną z takiej formy pomocy skorzystało 17 uczniów. Zakupiono podręczniki za kwotę 2,5 tysiąca złotych, jednak nie wykorzystano jeszcze wszystkich środków. Mogą przychodzić uczniowie, którzy są kierowani przez środowiska szkolne, czyli przez pedagogów, dyrekcję i tak dalej. Tam, gdzie po prostu jest rozpoznanie, że dany uczeń nie ma podręcznika, może się zgłosić. My tu po krótkim zrobieniu krótkiego wywiadu
Takie podręczniki zamawiamy i zaopatrujemy rodziny, uczniów z rodzin biednych. Chciałbym serdecznie podziękować naszej firmie tutaj Biłgorajskiej, Model Opakowania, która od wielu lat wspiera nas w formie darowizny. Stąd po prostu możemy tej dużej grupie uczniów pomagać. W piątek w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyły się konsultacje społeczne władz miasta z mieszkańcami osiedla Ogrody w sprawie przebudowy ulicy Partyzantów, podczas których omawiano przedstawiany projekt. Przypomnijmy, już w przyszłym roku władze miasta planują złożenie wniosku o dofinansowanie przebudowy ulicy Partyzantów, o której remont od lat zabiegają mieszkańcy. Aby złożenie takiego wniosku było możliwe, konieczne jest stworzenie dokumentacji projektowej i taki projekt konsultowany był w piątkowe popołudnie z mieszkańcami osiedla Ogrody. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz, kierownik Wydziału Inwestycji Jerzy Sosnowski czy kierownik Wydziału Gospodarki Terenami Regina Koszel-Cis. Obecny był również projektant, który wyjaśniał, jakie parametry będzie miała nowa ulica. Jej szerokość to 6 metrów. Po każdej stronie wykonany zostanie chodnik o szerokości 2 metrów. W ramach inwestycji wykonana będzie również kanalizacja burzowa, oświetlenie czy przyłącza wodociągowe. W tym roku miasto chce opracować dokumentację projektową, by w 2017 móc złożyć projekt do Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych. Jeśli wniosek uzyska wsparcie, zadanie byłoby realizowane w 2018 roku. Aby powstała ulica Partyzantów, konieczne jest jednak przekazanie przez mieszkańców części ich działek. Ci z mieszkańców ulicy Partyzantów, którzy oddadzą miastu teren pod drogę za symboliczną opłatą, zostaną zwolnieni z opłaty adiacenckiej. Pozostałym zostanie wypłacona rekompensata według wyceny rzeczoznawcy. Na zakończenie flesza zapraszam jeszcze na uroczystości upamiętniające 77. rocznicę agresji Rosji Sowieckiej na Polskę. Odbędą się one w piątek 16 września o godzinie 11 przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu przy ulicy Lubelskiej. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam w sobotę w imieniu Gabrieli Figury. Do zobaczenia.